Druk numer 506, projekt Komisji Planowania Przestrzennego. Proszę Panie Przewodniczący. Proszę Państwa, wpłynął wniosek o ustalenie warunków zagospodarowania terenu przy ulicy Piłkowej 21. To jest budynek tych piętrowych garaży przy ulicy Piłkowej, od strony ulicy Meissnera. Wniosek zakłada budowę tam pięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego z lokalami użytkowymi. Ponieważ wniosek nie zawiera żadnych błędów formalnych, w związku z czym komisja pozytywnie go opiniuje. Mając na uwadze to, że teren jest we władaniu spółdzielni mieszkaniowej Ugorek, no i losy ewentualnego zmiany zagospodarowania terenu nie są w rękach spółdzielni Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Ugorek. Natomiast od strony formalnej nie ma przeszkód, aby ten wniosek zaopiniować pozytywnie. Daliśmy tą opinię pozytywną oczywiście przy standardowych obostrzeniach, zapewnienie 1,5 miejsca podstawowego na każdy lokal mieszkalny i jednego ogólnodostępnego miejsca podstawowego na każdy 50 m² lokalu użytkowego. Tak jak mówię, podjęliśmy taką decyzję, mając na względzie cały czas to, że ten teren jest we władaniu spółdzielni mieszkaniowej Ugorek i bez decyzji zarządu spółdzielni popartego opinią Rady Nadzorczej, tutaj mamy przedstawicieli, oczywiście żadne pozwolenie na budowę tam nie zostanie wydane, bo musiałaby się zmienić właściciel tego terenu, spółdzielnia będzie samodzielnie decydować o losie tego terenu. Tylko pod tym zastrzeżeniem udzieliliśmy takiego wniosku pozytywnego. Znaczy do pana przewodniczącego chyba w paragrafie pierwszym i jednej pauza ko ogólnodostępnego powinno tak chyba być. Tu ja bym się szczerze powiedział, że w sprawach takich zbliży do Mateusza Droża jest dla mnie jedno w tych sprawach. I jednego ogólnodostępnego. Samo jedno. Dobra. Proszę bardzo, pani radna Małgosia Janiec. Ja bym prosiła, chciałby pan, żebyś dobrze wcisował tą informację, czyli to jest wniosek, bo szczerze mówiąc, to nie słyszałam, żeby nie, to nie spółdzielnia Ugorek, broń Boże. Ja nie pamiętam wnioskodawcy, to firma osoba prywatna składa wniosek. Ja przypominam, że WZK jest dokumentem takim inkubatorowym, określa, czy ewentualnie można daną zabudowę na danym terenie będzie przeprowadzić. I do wystąpienia o WZK nie trzeba być dysponentem terenu. Natomiast pozwolenie na budowę, owszem, trzeba mieć prawo do tego terenu. I mając na uwadze to, że terenem włada spółdzielnia mieszkaniowa Ugorek, wiemy, że nikt nie dokona tam niczego bez zgody spółdzielni Ugorek. Musi być ta zgoda. Czyli to jest dawny garaże MUSI? Garaże dokładnie. Tak jest, garaże MUSI. Kubatura budynku odpowiada kubaturze obecnego budynku garaży. Bardzo dziękuję za doprecyzowanie. Ty się odniesiecie za przeproszeniem. Ale zgadzam się, niedzielna skóry na niebie. Dziękuję bardzo, nie ma więcej głosów. Przystąpmy do procedowania. To jest za poparciem druku 506 Komisji Planowania Przestrzennego. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Jest przeciw. Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Jedna osoba się wstrzymała. Dobrze. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta.